W dzisiejszym teście sprawdzam, czy najnowszy Hyundai Kona to najciekawszy kompaktowy crossover na rynku. Przekonajmy się. Kona ma zdecydowanie więcej plusów niż minusów. Na początek w ogóle o tym, dlaczego nowa Kona musiała urosnąć. Otóż jej poprzednik, a więc Kona pierwszej generacji, była typowym miejskim crossoverem, który na dodatek cieszył się sporą popularnością. I w zasadzie można było się trzymać dalej tego schematu. Jednak w 2021 roku Hyundai wypuścił model Bayon, który również był miejskim crossoverem, praktycznie identycznym rozmiarowo do Kony. Co w tej sytuacji zrobili Koreańczycy? Otóż wprowadzając na rynek drugą generację w 2023 roku, powiększyli ją o 15 cm, przez co stała się ona kompaktowym crossoverem. Liczy ona 4350 mm długości, a jej rozstaw osi liczy 2660 mm. Radykalnie zmienił się też design nowej Kony. Już poprzednik był odważny, jednak to co zrobili Koreańczycy z najnowszą Koną, tylko spójrzcie. Samochód zaprojektowano według najnowszej estetyki marki Sensual Sportiness, którą znamy m.in. z Tucsona. W przypadku najnowszej Kony poznamy ją m.in. po charakterystycznym przodzie, w którym to mamy LED-owy pasek do jazdy dziennej, który ciągnie się przez całą szerokość przodu i tworzy jedną płaszczyznę z maską i zderzakiem. Jednocześnie główne reflektory znalazły się podobnie jak w przypadku poprzednika na krańcach zderzaka. Sami przyznajcie, czy istnieje jeszcze bardziej futurystyczny crossover na rynku niż najnowsza Kona? Ciekawy styl nowej Kony nie kończy się tylko na przodzie. Spójrzcie tylko na te masywne nakładki na nadkola, wielkie przetłoczenia na przednich i tylnych drzwiach, czy klinowatą sylwetkę w stylu Tucsona, którą dodatkowo podkreśla chromowana listwa poniżej szyb, która płynnie przechodzi w tylny spoiler. Prawda, że wygląda to naprawdę futurystycznie, odważnie i chwyta za oko. Z tyłu mamy praktycznie kopię w klei tego co z przodu, a więc LED-ową listwę przeciągniętą przez całą szerokość tylnego pasa oraz duże lampy umieszczone na krańcach zderzaka. O tym z jakim modelem mamy do czynienia nie pozwala zapomnieć napis na klapie bagażnika. Tyle o tyle, pora sprawdzić jaki jest ten bagażnik. Większe nadwozie oznacza też większy bagażnik. Liczy on teraz aż 466 litrów, czyli o ponad 100 litrów więcej niż w poprzedniku. Jest do tego ustawny i głęboki. Cóż więcej dodać? Mogę dodać tylko tyle, że pora sprawdzić kabinę. Całkowicie nowa jest także kabina Kony. Kokpit składa się z dwóch 12-calowych wyświetlaczy, dokładnie o przekątnej 12,3 cala, które są wkomponowane pod jedną taflą szkła. Moją uwagę zwróciła także nietypowa kierownica z czterema kropkami, które symbolizują logo H w alfabecie Morsa. Podobny motyw znajdziemy także na oparciach przednich foteli. Z kolei nad obudową kolumny kierowniczej mamy charakterystyczną wypustkę, w której to znajdują się kamery do monitorowania wzroku kierowcy. Duży plus za pozostawienie najważniejszych przycisków i pokręteł do obsługi systemu multimedialnego i klimatyzacji. Odniosłem wrażenie, że projektanci nowej Kony nie są do końca przekonani do całkowitej digitalizacji wnętrza i bardzo dobrze. Rzeczywiście ergonomia należy do sporych atutów nowej Kony. Wszystkie przełączniki i przyciski są pod ręką, a ich obsługa jest intuicyjna. Podobnie jak obsługa systemu multimedialnego, który oferuje dobrą reakcję na dotyk, atrakcyjne grafiki oraz logiczne menu. Ponadto połączenie z Apple CarPlayem jest bezprzewodowe i bezproblemowe, zaś przy kolumnie kierownicy znajdziemy przełącznik skrzyni biegów w formie selektora, dzięki czemu mamy więcej miejsca na konsoli środkowej. O ile ergonomia mi się spodobała, o tyle jakość wykończenia już mniej. Materiały są głównie twarde. Na desce rozdzielczej znajdziemy twardy plastik, podobnie jak na panelach drzwi. Twarde są także podłokietniki, a środkowemu podłokietnikowi brakuje regulacji wzdłużnej, co daje się cały czas we znaki. Co prawda spasowanie jest w porządku i nic tu w zasadzie nie skrzypi, jednak po aucie za 180 tysięcy złotych spodziewałbym się czegoś więcej. Wyposażenie testowanej, niemal topowej odmiany Platinum jest naprawdę bogate już w standardzie. Otrzymujemy m.in. zestaw audio Bose, podgrzewaną kierownicę, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika, zestaw systemów bezpieczeństwa i asystentów, aktywny tempomat, monitorowanie martwego pola itd., a także zestaw kamer 360 stopni o bardzo dobrej jakości.
Do tego dochodzi jeszcze pakiet Luxury za 7000 zł, w którym to dostajemy elektrycznie sterowane okno dachowe, elektrycznie sterowane, podgrzewane i wentylowane przednie fotele, a także podgrzewane skrajne siedziska tylnej kanapy. Nowy Hyundai Kona zaskoczył mnie swoją przestronnością. Z przodu mamy naprawdę mnóstwo miejsca w każdym kierunku, fotele są wygodne, miejsca jest dużo także nad głową mimo obecności otwieranego dachu. Spore są także półki zarówno na konsoli środkowej, jak i w drzwiach, gdzie kieszenie pomieszczą nawet 1,5-litrową butelkę z wodą. Tyle o przodzie, pora teraz sprawdzić, jak jest z tyłu. Z tyłu jest naprawdę dużo miejsca na nogi, jestem wręcz zaskoczony, ile go jest w kompaktowym crossoverze. Ponadto możemy liczyć na osobne kratki nawiewów, dwa wejścia USB-C oraz, co ciekawe, na podgrzewane zewnętrzne siedziska kanapy i to w trzech poziomach intensywności. Ponadto mamy też podłokietnik z cupholderami, całkiem spory. Jednak funkcjonalność dla trzech osób ogranicza wysoki tunel środkowy, co zapewne spowodowane tym, że nasz egzemplarz wyposażono w napęd na cztery koła. Z drugiej strony wyprofilowanie kanapy jest naprawdę dobre i można tu wygodnie podróżować w dwójkę. Tyle o kabinie. Sprawdźmy teraz, jak się nim jeździ. Pod maską nowej Kony znajdziemy topowy silnik benzynowy, w zasadzie jest to konstrukcja znana z poprzednika. Ma ona 198 koni i 265 Nm. Rozwija je z silnika o pojemności 1,6 litra, jest to doskonale znana jednostka 1.6 GTI, czterocylindrowa. Współpracuje z 7-stopniową dwustrzęgłową przekładnią DCT oraz napędem na obie osie. Przyspieszenie od 0 do setki wynosi 8,1 sekundy, a prędkość maksymalna to 210 km na godzinę. Jak ten zestaw sprawuje się w praktyce? Cóż, na osiągi naprawdę nie mogę narzekać. Są one więcej niż wystarczające praktycznie w większości sytuacji, w każdej sytuacji w zasadzie. Również przy wyższych prędkościach auto nie ma problemu z nabieraniem prędkości. Również nie mam wrażenia, żeby silnikowi brakowało mocy. To, do czego mogę mieć zastrzeżenia, to praca skrzyni biegów, gdyż reaguje ona z wyraźną zwłoką na kickdown. Ponadto przy ruszaniu z miejsca również ma pewną zwłokę, co prawda nie jest to duża zwłoka, bo mamy tu do czynienia, pamiętajmy cały czas, z przekładnią dwustrzęgłową, jednak na tle konkurencji, na przykład na tle przekładni DSG z Volkswagena, ze Skody, no jest gorzej, jest wyraźnie gorzej. Spodobało mi się za to spalanie, które w cyklu mieszanym wyniosło jakieś 8 litrów na 100 km, co zważywszy na osiągi, na moc, na to, że mamy do czynienia z napędem na 4 koła i automatem, jest naprawdę dobrym wynikiem. W mieście trzeba się liczyć, co prawda, z rezultatami rzędu 10 litrów albo i więcej na 100 km. Oczywiście zależy dużo od natężenia ruchu. Zaś omijając autostrady i miasto, możemy śmiało zejść do okolic 6-6,5 litra na 100 km. Zaś na autostradzie będą to wyniki rzędu 8,5-9 litrów na 100 km. Oczywiście zależy od nachylenia terenu, ruchu i tak dalej, i prędkości oczywiście, z jaką podróżujemy. Bak liczy 47 litrów i zrobimy na nim prawie 600 km. To, co dało się mi we znaki i co może dawać się wam we znaki, co usłyszycie, to działanie systemów bezpieczeństwa, między innymi systemu rozpoznającego ograniczenia drogowe i systemu, który monitoruje wzrok kierowcy, gdyż oba te systemy naprawdę są uciążliwe, są naprawdę nadwrażliwe, dają się we znaki cały czas podczas jazdy i w zasadzie trzeba je każdorazowo wyłączać przy każdym odpaleniu samochodu, co również jest irytujące. No, generalnie nie wzbudzają one mojego zaufania i bałbym się w przyszłości, że ta elektronika zacznie wariować. No, już znowu wyjął. Systemy są w formie, a jakże. Jesteśmy wręcz osaczeni przez systemy bezpieczeństwa. To jest coś okropnego i jeśli taka przyszłość nas czeka, dzięki naszej wspaniałej Unii, no to dziękuję bardzo. Może nie mieć tak dobrego monitorowania martwego pola co my. Tak, jeśli chodzi o system monitorowania martwego pola, tutaj zawsze zachwalałem Kia i Hyundai'a i tak samo jest w przypadku Kony. I
gdyż monitorowanie martwego pola jest rozbudowane o wyświetlacz na wirtualnych zegarach, który pokazuje po włączeniu kierunkowskazu obraz w zależności od tego, który kierunkowskaz włączymy, albo z lewego, z lewej strony, albo z prawej. Jest to super rozwiązanie, powinno być w każdym samochodzie. Podobał mi się także układ jezdny nowej Kony. Zawieszenie jest sprężyste, jest takie jędrne, idealnie zestrojone do jazdy na co dzień. Pasuje do charakteru samochodu. Samochód prowadzi się pewnie, przewidywalnie, dobrze spisuje się w zakrętach, jednocześnie jest komfortowy. Nawet większe wyboje, większe nierówności czy zapadniętość to dźwięki nie są mu straszne. Układ kierowniczy również jest wystarczająco komunikatywny, jednocześnie pracuje lekko, pracuje tak jak przystało na miejskiego crossover, na kompaktowego crossovera. Hamulce są przyzwoite, ale nic ponadto. Oczywiście reakcję skrzyni biegów możemy poprawić po włączeniu trybu Sport i dezaktywując system ESP, co oczywiście jest pod ręką. Tu znowu sprawdzają się fizyczne, analogowe przyciski, sprawdza się analogowość nowej Kony. Już wcześniej wspomniałem, że Kona nie należy do tanich samochodów, zwłaszcza w testowanej typowej specyfikacji Platinum, którą wyceniono na 180 tysięcy złotych, zaś zaczyna się ona od 169 900 zł z testowanym silnikiem i napędem na OBS-ie. Z drugiej strony konkurencja wcale nie jest tańsza. Przykładowo Mazda TX30 w topowej wersji z silnikiem Skyjack TPX 2.0 o mocy 186 koni, również z przekładem automatyczną oraz napędem na OBS-ie, kosztuje od 170 tysięcy złotych. Wersja Naima bodajże. Zaś pochodząca z tego samego koncernu to Hyundai Kia Exceed z silnikiem 1.6 TGTi o mocy 204 koni i tą samą przekładnią DCT. Kosztuje za wersji Business Line 147 900 zł, ale nie ma napędu na OBS-ie i ma ciaśniejszą kabinę. Jeśli zainteresowała Was nowa Kona, zajrzyjcie koniecznie na superauto.pl, gdzie znajdziecie aż kilkadziesiąt egzemplarzy fabrycznie nowego Hyundai Kony w różnych wersjach wyposażeniowych i silnikowych. Wszystkie auta pochodzą z 2023 roku, wiele z nich dostaniecie od ręki. Możecie też liczyć na atrakcyjne finansowanie, minimum formalności oraz spore rabaty. Podsumowując, Hyundai Kona w najnowszym wydaniu pokazuje, że Koreańczycy wykonali właściwy krok. Samochód przekonuje naprawdę intrygującym, naprawdę ciekawym designem, rzekłbym nawet najciekawszym w swoim segmencie. Do tego jest przestronny i funkcjonalny. Wreszcie spodobała mi się ta jego analogowość, którą idealnie zestawiono z nowoczesną kabiną. Hyundai udowadnia, że postawienie na obsługę za pomocą przycisków, na klasyczną obsługę, może doskonale współgrać z digitalizacją i z nowoczesnym samochodem. Ponadto spodobał mi się też dynamiczny układ napędowy oraz dopracowany układ jezdny, a także relatywnie niskie spalanie jak na takie osiągi i taki samochód. Oczywiście musimy za to wszystko zapłacić. Ponadto jak za taką cenę jakość wykończenia mogłaby być lepsza. Przydałaby się też do pełni szczęścia lepsza skrzynia biegów. Jednak jako całokształt, Kona ma zdecydowanie więcej plusów niż minusów. A Wy co sądzicie o nowej Konie? Czy również uważacie, że jest ona najładniejszym, najciekawszym crossoverem segmentu C? Czy może wolelibyście Kia, Mazdę lub jakieś inne crossovery? Dajcie znać w komentarzach, dajcie suba, lajka i do następnego.